Celem projektu Orlen Przedszkoliada Tour 2020 jest zapewnienie dzieciom rozrywki i edukacji ruchowej. Właśnie o to nam chodzi, tak? Żeby dzieciaki dobrze się bawiły podczas tej aktywności, żeby polubiły sport właśnie, wiedząc, że kojarząc go z uśmiechem i ze świetną zabawą. To już 9. edycja przedszkoliady, która do Radomia zawitała jednak dopiero po raz pierwszy. Impreza odbyła się w sali sportowej 13. Liceum Ogólnokształcącego. Inicjatywę wsparły też lokalne kluby sportowe, koszykarze Hydrotraku, siatkarki Eleklerk Radomki oraz szczypiorniści Uniwersytetu. Dzieci mogły wziąć udział w paru grach i zabawach. Poza tymi wymienionymi, czyli koszykówka, siatkówka i piłka ręczna, mamy też piłkę nożną i mamy też taką stację ogólnorozwojową, gdzie po prostu dzieciaki dbają o swoją kondycję. Są też jeszcze takie dwie stacje na odpoczynek, tak to nazwijmy. Stacja, gdzie dzieci malują, taka plastyczna, gdzie sobie rysują emocje sportowe i rysują to, co się dzieje. Świat kangura, głównego bohatera przedszkoliady. I też jeszcze taka stacja żywieniowa, gdzie mogą sobie coś przekąsić zdrowego, owoce i napić się wody. W tegorocznej 9. edycji Orlen Przedszkoliada Tour planowanych jest 85 imprez, które organizowane są w ponad 50 lokalizacjach na terenie całej Polski. W przyszłym roku impreza prawdopodobnie ponownie zawita do Radomia.